Cześć kochani, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mamy sobotę i spaliśmy prawie do godziny 9, także jesteśmy bardzo wyspani, bardzo wypoczęci. Ja właśnie zaczęłam się ogarniać, ale ze mnie jest straszna gapa, bo włączyłam kamerę, myślałam, że włączyłam kamerę i zaczęłam już się malować. Nałożyłam sobie podkład, korektor, puder, tutaj cienie już zaczęłam i aparat nagle mi wszedł w stan uśpienia i nagle ogarnęłam, że nie włączyłam, także nagrywam jeszcze raz to dla Was. Tylko Wam pokażę szybciutko po prostu, czego użyłam. Po pierwsze oczywiście to jest podkład Diora Forever Skin Glow, którego używam już prawie 2 lata niezmiennie. Dla mnie on jest świetny. Tutaj jest odcień 1W, chociaż latem używam 1N. Próbowałam zmienić na coś innego, kupiłam, ale i tak wracam zawsze do niego. Jeżeli chodzi o korektor, to tutaj Was raczej nie zdziwię. Jest to oczywiście korektor Tstart i on dla mnie jest po prostu najlepszy na rynku. A jeżeli chodzi o puder, jest to puder z Charlotte, jedyneczka. Ja jego mam jakieś, nie wiem, kilka miesięcy i super, naprawdę jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. I tak, jeżeli chodzi o cienie, to kupiłam paletkę w Sephorze. Ona już troszeczkę mi się zniszczyła. O taka. I ona ma takie... Oli, Oliwierku. Troszeczkę będzie mi przeszkadzał, tutaj układa sobie puzzle. Ona ma odcienie takiego właśnie beżu, brązu, takie kolory jak po prostu lubię. Mamo! Super, udało Ci się to otworzyć, brawo. Dziękuję pięknie, schowam tutaj do szuflady. Więc skończę jeszcze z tymi cieniami tylko. Ja ogólnie nie jestem jakoś specjalistką, jeżeli chodzi o makijaż, bo maluję się bardzo szybko. Zajmuje mi to jakieś 10 minut i ja już jestem gotowa. I jeżeli chodzi o tusz do rzęs, to używam Zeveline. To jest taka odżywka. To też już dłuższy czas używam. Odżywka i tusz. Najpierw nakładam odżywkę, a później tusz do rzęs. Poczekajcie, tylko pomogę mu. The train's passing by our bedroom window. It feels like the writing's on the wall. Jeżeli chodzi o bronzer, to używam z MACa Global Glow, już też od dłuższego czasu i też jest świetny. Także posłuchajcie, szybko się maluję, bo tutaj Oliwier ciągnie mnie, żebym się z nim pobawiła. Rozłożył sobie kolejkę. Dobra. I gotowa jestem, jeszcze tylko sobie ogarnę włoski i finish. Szybciutko, ekspresowo. Uwaga, uwaga, pierwsza próba, czy kolejka nam pojedzie? Yes! Super! Przyjechała do mnie narzeczona mojego brata i wyszliśmy właśnie sobie na spacerek, a że bliziutko mamy do lasu, więc wykorzystujemy ten moment. Cisza, spokój, natura. Przepięknie. Ej! Gdzie ty tak wysoko jesteś? Jojo! Jojo jedzie, no. Jojo, Jojo, jojo. Właśnie mówiłam, że przyjechałaś do mnie. Kawka i do lasu. Ho, co to się wydarzyło? Dzisiaj mama ma wychodne. Wyskoczyłyśmy z Emilką do Warszawy, bo chcieliśmy przyjechać w jedno miejsce, żeby kupić świece. Zresztą zaraz Wam pokażemy. No, Oliwierek został z babcią, a ja korzystam. Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here.
Jedźmy. Dzień dobry. Carols and bells, none of them help. I still feel blue. Ładna? Pokaż. Czy będzie potrzebna torebka? No, bardzo ładna, delikatna. Ja oczywiście poluję, a weź zobacz tą. I just wanna fall in love this Christmas. Tak? Tak. No to jest ładna. No to chyba wezmę też tą, wiesz? Najwyżej będzie? No, to wtedy weźmiesz. Wtedy wezmę. No. Także pani nie pokażę. Zawsze chciałam tu przyjechać. Tak? I nigdy nie było po drodze. A widzisz. Dzisiaj fajnie, że przyjechałam. No. Pięknie, bardzo pięknie. Dekoracje są mega. I zakupki zrobione. W końcu. W zeszłym roku chciałam kupić tą świąteczną świecę Montwine i niestety nie było, spóźniłam się. Więc w tym roku stwierdziłam, że przyjedziemy, kupimy wcześniej, jest koniec listopada, na 100% będą sprzedane. Także niestety, ale nie kupiłam świątecznej świecy, ale to nic. Kupiłam inną i też jest przepiękna. I don't need a fancy watch. You can give the elves a break. No, you can't make it in the shop. You can't put it on your sleigh. Jedna z najpiękniej ubranych galerii, elektrownia Powiśle. Zobaczcie, jak przepięknie, naprawdę. Coraz bliżej świąt już to czuć. Przyjechałyśmy z Emilką, żeby coś zjeść, ale jest to tyle ludzi, bo słuchajcie, bo trwa mecz, Polska gra. Ogólnie nie ma nawet większość. Wszyscy kibicują Polsce. Mamy ostatnie sekundy już meczu. Zawsze takie emocje. Oczywiście my przyjechałyśmy na sam koniec już praktycznie, ostatnie 10 minut, no ale przepięknie wygrali 2-0, także super. W elektrowni Powiśle było tyle ludzi przez ten mecz, co się odbywał, że jednak stwierdziłyśmy ze mną, że przyjedziemy do Arkadii i sobie tutaj coś zjemy. I przyszłyśmy właśnie do Pizzy Hut. Czekamy teraz na pizzę. To dla mnie, tak. Dzięki. Piwo 00. Piwo alkoholowe. Tak dawno nie miałam takiego dnia, że wyskoczyłam gdzieś bez dziecka, bo zawsze tak to przeważnie chodzimy z Oliwierkiem. Więc dzisiaj typowo po prostu dzień wychodny bez dziecka. Czasami jest tak potrzebne. Każde mamy zrozumie ją na pewno. Bez męża. Bez męża. To przede wszystkim. Know me so well. Nobody else can do what you do. Czy to już jest czas? Nie. A dlaczego? Zobacz. Jakie to przysłodkie. 56 rozmiar. No cudne, kiedy to było. Właśnie, bo ja chciałam kupić dla Oliwiera w ogóle kalendarz adwentowy, ale też nie chcę, wiesz, słodkości. A to jest fajne, bo to jest z książeczkami w Empiku, pokaż. Kalendarz adwentowy. No. No. Ile to kosztuje? 119. A jakie tam są książki? Czy jego to w ogóle będzie interesowało? No czy to bardziej dla starszych? Lada śnieg, święta z przyjaciółmi, magiczne przygody. A to jest z Lego wszystko. No. Ponad 300 łamigłówek, to on jeszcze jest za mały. Malutki. Za mały, no. I co, bierzesz? Bierę na pewno. To bierz. Bierz i idziemy. Ja mam ogólnie ten problem, że mi żadne czapki nie pasują. Nie, w tej ładnie. Dla mnie wygląda wcześniej, ale jak jest z pomponem, to coś się dzieje, co? No coś tak. Bez pomponu jest gorzej.
Nie. Ja się źle czuję w ogóle. Poprzednie. Nie, poprzednie, ale lepiej dużo. Żadnej czapki nie kupię. Patrolowy chłopak. Tęskniłam się za tobą. Kilka godzin byliśmy oddzielnie, co? Idziesz się bawić? Tak. Tak, dobrze, to idź. Bardzo wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że się podobał. Papa. Papa, powiedz. Powiedz papa do widzów. Papa. A prześlesz buziaczkę? O, słodziakno. I zamykamy kamerę. Pa.